Wybiła. Dzisiaj jest 1 lutego. Piotr Gnejdek dzisiaj dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, dla osób, które pierwszy raz są na webinarze z moim udziałem, zarówno organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, czy chociażby na spotkaniach, których organizatorem jest mBank, Biuro Maklerskie mBanku, gdzie pracuję od ponad 20 lat. To krótko przedstawię się. Jestem osobą, która zajmuje się rynkami finansowymi. Kropka. Czyli tak naprawdę jestem związany z giełdą, z analizą techniczną, z emocjami i ze wszystkim tym, co można spotkać na rynkach finansowych. Są to oczywiście pozytywne emocje, jak i negatywne. Z racji tego, że od 20 lat zajmuję się rynkami finansowymi, nie mogę powiedzieć, że im więcej wiem, tym wiem mniej. Ale tak naprawdę rynki finansowe mają to do siebie, że zaskakują nas każdego dnia. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone analizie technicznej, rynkom finansowym. Głównie przedmiotem analizy czy też omawiania wykresów cen akcji spółek będą przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych, także na New Connect, bo wiem, że także tego typu Państwa interesują. Chciałem jeszcze tylko sprawdzić, czy mnie słychać, czy mnie widać, bo zawsze na sam początek trwa: dzień dobry Panie Marku, dzień dobry Panie Sewerynie, dzień dobry Panie Pawle, jeśli jest wszystko ok, mnie słychać, to możemy przejść do omawiania sytuacji technicznej. Woli przypomnienia, analiza techniczna ma także swoje fundamenty, staram się o tym przypominać, jak najczęściej tylko mogę. Co to znaczy fundamenty analizy technicznej? To nie chodzi o dane finansowe, o prospekty emisyjne, o rady nadzorcze i wszystko to, co jest związane stricte ze spółką, z jej działalnością. Fundamenty analizy technicznej są to te warunki do spełnienia, bez których nie można, według mojej wiedzy najlepszej, skutecznie analizować wykresów cen akcji, walut, indeksów i wszystkich innych instrumentów. Czyli przede wszystkim musi być papier płynny. Płynny to znaczy taki, no, chciałoby się powiedzieć, dzienna wartość obrotu to co najmniej 100 tysięcy złotych. No, fajnie byłoby, gdyby było co najmniej 500 000, ale to ciężko trafić tego typu szeroki grono na warszawskim parkiecie, nie mówiąc o New Connectie. Może pod słowem płynność niekoniecznie wartość obrotu, co wolumeny, które w ciągu dnia mają miejsce. Głównie widać to na wykresie, że na dole są liczne, mocne słupki. Kształt świeczek dziennych też jest zupełnie taka nieprzypadkowa, tylko związana z walką popytu i podaży. Dlatego też, kiedy na wykresie nie widać płynności danego instrumentu, nie ma tych wolumenów, w ciągu dnia nic się nie dzieje praktycznie, to analiza techniczna takiego wykresu tak naprawdę jest bezcelowa. Nie oszukujmy się, no przecież analiza techniczna nie jest metodą poszukiwania świętego grala na rynkach finansowych. Jest to forma dekodowania tego, co widać na wykresie. Czy odczytywania, co autor miał na myśli, co kupujący miał na myśli, co sprzedający miał na myśli, podejmując taką, a nie inną decyzję, i to widać na wykresie. Czy są to wykresy słupkowe, świecowe, czy liniowe, warto je wszystkie naraz stosować. Czyli pierwsza zasada, papier musi być płynny. Jeżeli nie jest płynny, jeżeli Państwo mi dzisiaj przedstawią spółkę, na przykład niekoniecznie z New Connect, bo tam też są płynne tematy, wiele płynnych, ale z GPW, gdzie widać, że nic się nie dzieje na wykresie, od razu, żeby nie zabierać czasu, powiem fundamenty, nie są spełnione do tego, aby zająć się analizą techniczną tej spółki. Drugi fundament to historia. No, jeżeli papier jest notowany od kilku dni, od kilku tygodni, czy nawet od kilku miesięcy, to nie ma pełnego cyklu na giełdzie i trudno dostosować formacje średnie kroczące, cały cykl Hossa Bessa do danego wykresu. No, jeżeli jest za krótko notowany papier, to tak naprawdę analiza techniczna także nie wchodzi w rachubę. No i trzeci fundament, według oczywiście mojego podejścia, to żeby wykres miał zachowaną ciągłość. Ciągłość, żeby nie było luk, żeby nie było zawieszenia notowaniami akcji, żeby nie było skrajnych wydarzeń powodujących, że
na wykresie pojawia się wyrwa punktowa i nie da się tego wykresu analizować, ale to na bieżąco. To jest akurat taki warunek, który najtrudniej ubrać w słowa, ale myślę, że w praniu to wyjdzie. Kiedy są spełnione trzy fundamenty do tego, aby podjąć się analizowania wykresu, można do tego się wykresu pochylić. Co roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych prowadzi między innymi takie badanie wśród inwestorów, szeroko zakrojone badanie tematyczne. Jednym z przedmiotów, takich, jednym z pytań czy dziedziny tego badania jest, na ile Państwo oceniają, jak ważna jest analiza techniczna, analiza fundamentalna, czy łączenie ich naraz w podejmowaniu decyzji. No niestety co roku analiza techniczna zbiera coraz mniejszą punktację. Dla mnie jest to niekoniecznie cios z racji tego, że analiza techniczna może nie być do końca skuteczną metodą, ale jest to motywacja, bo nie ukrywajmy, że wiele dostępnych jest serwisów, gdzie autorzy wykorzystują analizy techniczne do przewidywania przyszłości. Szanowni Państwo, nie wiemy, jaka jest przyszłość i nie szukajmy odpowiedzi na pytanie, co będzie. Skupmy się na tym, co jest na wykresie, jakie wnioski można z tego wyciągnąć i wiedzmy, że analiza techniczna jest częścią ekonomii, ekonomia jest nauką społeczną, a nauka społeczna nie ma nic wspólnego tak naprawdę z matematyką i z fizyką. Dlatego też podchodzimy do wykresów z dystansem, z wyczuciem, z szacunkiem i nie starajmy się znaleźć odpowiedzi, co dalej będzie z cenami akcji. Możemy zawężyć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce bądź nie i tym samym przybliżamy sobie naszą najbardziej optymalną wersję wydarzeń. Tutaj na wykresie akurat jest KGHM, to proszę nie brać tego pod uwagę, że chcę dzisiaj pokazać głównie wykres cen akcji spółki KGHM, czy zacząć od indeksu WIG20, bo zaczął ładnie rosnąć. Przejdziemy oczywiście do tego benchmarku w kolejnej części spotkania. Ja staram się podchodzić od podejścia globalnego do pojedynczego wykresu. Podejście globalne, czyli zobaczyć, co się dzieje na rynkach zagranicznych. No nie ukrywam, że przewidywanie, analizowanie wykresu, przewidywanie przyszłości, wyciąganie wniosków z takich giełd jak New York Stock Exchange czy Deutsche Börse, no jest bardzo trudnym wyzwaniem. I trzeba mieć świadomość tego, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu gdzieś tam zawsze istnieje. Czy nawet duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Ale najważniejsze są prawa fizyki. Nie walczymy z trendem. Jeżeli coś się dzieje w danym kierunku, widać popyt, podaż cofa się, tak jak w przypadku na przykład Dow Jonesa, no to trudno tutaj wychodzić przed szereg i mówić: DJ w tym tygodniu wyrysuje szczyt. My tej wiedzy nie mamy. To, że na wykresie tygodniowym widać jak na razie spadającą gwiazdę na DJ-u, to nic nie oznacza. Kolejne tygodniowe białe świece są, jest wykupienie, to zawsze zagraża wyhamowaniu wzrostów, ale sama świadomość tego, że DJ wybił szczyt z 2021 roku, no jest otwarciem furtki dla pozostałych parkietów, w tym i polskiego, aby doszukiwać się optymistycznych wydarzeń. Jeżeli chodzi o DJ-a, to tak naprawdę dopóki tydzień zamyka się nie niżej niż 36 338, co to jest za poziom? Jest to nic innego jak tygodniowa cena zamknięcia szczytu zrobionego w grudniu 2021 roku. Do tej wysokości DJ generuje pozytywne sygnały dla rynku. Spójrzmy na wykres DJ-a transportowego, bo te benchmarki powinny się potwierdzać. No i tutaj jest już pierwszy problem. Widać, że transportowy nie potwierdza tego, co robi DJ. I to nie potwierdza nie tyle od tygodnia, a od wielu miesięcy. Co to może oznaczać? No z punktu widzenia podejścia globalnego, takiego ogólnego, czyli ocena, jak wygląda big picture rynku finansowych, no daje nam to do myślenia, że nie są spełnione wymagania dotyczące klasycznej hossy w Stanach Zjednoczonych. Co to znaczy? Skoro transportowy nie potwierdza tego, co robi Dow Jones, to jest to informacja, że prawdopodobnie nie mamy do czynienia z
okresem hossy na Wall Street, tylko z formą wydłużonej korekty, pędzącej korekty. Korekty potrafią wybić wcześniejsze szczyty, jeżeli jest korekta pędząca, jeżeli jest taka płaska, rozbudowana. Dlatego też trzeba mieć świadomość tego, że na Wall Street wciąż trwa rozbudowana korekta wzrostowa. W przypadku S&P nowe szczyty z jednej strony mogą zachęcać do tego, by być mega optymistą w długim terminie, ale z punktu widzenia właśnie tego podejścia, że transportowy nie potwierdza poprzez nowe szczyty, to co robi DJ, to i S&P, który jest na nowych szczytach, niekoniecznie musi być w nowej fali hossy. To jest po prostu forma rozbudowanej korekty pędzącej, czy jakiejś szerokiej, to może być diament, może być trójkąt rozszerzający się. Szanowni Państwo, tego oczywiście dzisiaj nie wiemy. Ważne jest to, aby S&P utrzymał się powyżej poziomu 4682 punktów. Jest to podstawa bieżącego tak zwanego swingu, impulsu wybijającego wcześniejszy opór, no to jeżeli byki pokazały siłę, wybiły opór, to powinny utrzymać się powyżej podstawy, powyżej bazy, z której doszło do ataku szczytowego. No to jest logiczne, jeżeli ktoś zdobywa Mount Everest i był w bazie numer 3 i jest na szczycie, no to jeżeli cofnie się do bazy numer 3, to tak naprawdę albo jest zakończona podróż, albo coś się nie udało. Dlatego też kluczowym w tym momencie poziomem wsparcia jest 4682 dla tygodniowych cen zamknięcia. Do tej wysokości S&P jak na razie generuje pozytywne sygnały. Co to oznacza? Że prawa fizyki, które widać na Wall Street, zachęcają do bycia optymistą, a nie dają jak na razie powodów do tego, żeby uciekać z rynku akcyjnego, ze świadomością, że to jest jak na razie forma pędzącej korekty. Kupować czy sprzedawać, szanowni Państwo, tego typu pytania oczywiście mogą padać na spotkaniu, jak dzisiaj na webinarze, ale wiemy doskonale, że tu nie chodzi o to, żeby od razu odpowiedzieć na pytanie tak kupować, tak sprzedawać, bo spotkanie mogłoby się zakończyć, tylko przebrnąć przez te wykresy, wyhaczyć największe problemy, znaleźć zagrożenia, określić poziomy obrony i znając warunki brzegowe podążać dalej z trendem. Czyli tutaj jak na razie z Wall Street płyną ciekawe sygnały. To, co mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o całą tą tutaj, to całe nazewnictwo S&P, Dow Jones, Nasdaq, te wszystkie indeksy, mnie bardzo interesuje indeks Russell 2000, czyli ten benchmark małych spółek. W tym przypadku są to kontrakty. Od razu zaznaczam na wstępie, że kojarzę z portalu stock.pl. Tutaj jest akurat ta strona, jest bardzo fajny silnik w postaci tam softu HTML5 i całkiem zgrabnie, fajnie porusza się po tym wykresie. Tutaj są kontrakty na Russell 2000 i wciąż brakuje tego potwierdzenia, które zamknie usta pesymistą, bo żeby na Wall Street panowała zdrowa hossa, nie taka na kilka miesięcy, tylko zdrowa, długoterminowa hossa, Russell także powinien potwierdzić to, co robi Dow Jones w ostatnim czasie. A tutaj jak na razie nie widać, że Russell potwierdza siłę jankeskich indeksów. Było wybicie z tej konsolidacji, ale nie nastąpiła kontynuacja. Jeżeli Russell nie cofnie się powyżej co najmniej 2000 punktów, to ten plan minimum powinien co najmniej wybić 2100 punktów, to ryzyko, że cofnie się w okolicy dolnego ograniczenia tego prostokąta jest dosyć istotne ryzyko, ale zauważamy, że 2-3 tygodnie temu Russell zatrzymał spadki, wyrysował formację młota, jest podbicie i powrót w okolice szczytu. No coś takiego nie było robione w ostatnich trzech przypadkach, z 2023 i 2022 roku, co daje do myślenia, że tutaj Russell odpowiedział tym młotem na spadającą gwiazdę. Jest to kombinacja japońskich świec, co oznaczałoby, że ten układ spadkowy został zakończony. Zakończony, czyli jest otwarta droga, czy też zielone światło do tego, żeby Russell atakował zeszłoroczne
Maxima, co jest lokalnie bardzo fajną, ciekawą informacją. Miejmy nadzieję, że skuteczną i przełoży się na dalsze wzrosty tego benchmarku. Czyli jaka konkluzja płynie z Wall Street? Jak na razie prawa fizyki sprzyjają, poziom obrony znamy, Russell nie chce rosnąć, ale też nie chce spadać, wykonał fajny pivot i ma tutaj zgodę na dalszą zwyżkę. Dlatego też konkluzja, jeśli chodzi o Wall Street, jest, no, nie jest negatywna, jeżeli chodzi o europejskie parkiety. No i tym samym przechodzimy do niemieckiego parkietu, Deutsche Börse, DAX i problem pod tytułem 17 tysięcy punktów. No, szanowni Państwo, DAX zbliżył się na niespełna mniej niż jedno oczko do poziomu 17 tysięcy punktów i tego nie wybił. Cały czas DAX jest pod negatywnym wpływem tej formacji świecowej, czyli objęcia Bessy. Niedźwiedzie nie wykorzystały tej nadarzającej się sytuacji, czyli doszło do zbudowania konsolidacji, widzimy ją, z konsolidacji DAX wyszedł sobie górą, pięknie, bardzo dobrze, czy dostatecznie, może nawet bardziej niż dostatecznie, wyszedł sobie DAX górą z tej konsolidacji, która przybrała postać trójkąta rozszerzającego się, co daje zielone światło do tego, żeby DAX powalczył o dalsze wzrosty, wybicie 17 tysięcy punktów i podróż na północ. Proszę się nie pytać Quo Vadis DAX, bo tego oczywiście nie wiemy, ale widać, gdzie są między innymi poziomy obrony. No i ten poziom obrony dla indeksu DAX można w takim przypadku wyznaczyć jako podstawę bieżącego impulsu, czyli jest to 16 345. Dopóki DAX zamyka się nie niżej, mówię o tygodniowych cenach zamknięcia, dopóty sytuacja tego wykresu, sytuacja techniczna tego indeksu jest pozytywna. Ale żeby mieć pełen obraz odnośnie kondycji niemieckich byków, czy też byków z Deutsche Börse, należałoby przejrzeć drugą i trzecią linię. Lecimy. Patrzymy, jak zachowuje się MDAX, czyli benchmark średnich spółek. No tutaj cały czas jest problem, nie tylko w Stanach, ale i na Deutsche Börse. Maluchy, średniaki nie potwierdzają tego, co robią indeksy największych spółek. Jest to informacja, która się ciągnie za inwestorami od wielu miesięcy. Z jednej strony są nowe szczyty na Wall Street, DAX, DJ robi szczyty, S&P robi szczyty. Są nowe szczyty na Deutsche Börse, bo DAX to zrobił, ale druga, trzecia linia nie potwierdza hossy. Konkluzja zatem taka globalna jest, że to nie jest oznaka, że wyszliśmy rynkowo w nowy cykl hossy, tylko że rozbudowuje się korekta pędząca. Na co także wskazuje DAX. Co nas, o ile w długim terminie tutaj można wiele scenariuszy wyrysować, tyle lokalnie, patrząc na indeks MDAX, czyli benchmark średnich spółek notowanych w Niemczech, co następuje? To interesuje nas lokalnie, co się dzieje. Czy to jest odwrócona głowa z ramionami? Szanowni Państwo, jestem sceptycznie nastawiony do tego typu nazewnictwa, bo odwrócona głowa z ramionami jest formacją odwracającą trend spadkowy, a trendu spadkowego po prostu nie ma poprzedzającego tą formację, czyli nie jest to formacja odwróconej głowy z ramionami. To, że wygląda jak ona, ok, ale to nie jest formacja odwrócenia trendu. Dlatego też budowanie na podstawie niej jakichkolwiek wskazań nie do końca jest właściwe, poprawne i ja negatywnie podchodzę do takich struktur. To, co mi bardziej interesuje, to sytuacja na wykresie tygodniowym świecowym. No tu jak na razie jest neutralnie. W tamtym tygodniu MDAX odpowiedział kontrą popytu, indeks wzrósł 3%, ale za mało, aby pokonać sufit czarnej świecy, czyli wciąż brakuje tutaj siły średniaków. Żeby zmienić ten no, wciąż niepokojący outlook na drugą linię niemieckiego parkietu, MDAX, czyli benchmark średnich spółek notowanych na niemieckim parkiecie, musiałby zamknąć tydzień powyżej ostatniego szczytu. Wybić ten opór, to jest 27 370. Bez zamknięcia tygodnia powyżej. Obawy związane z tym, że tutaj bykom nie uda się wyjść z tego górą, mogą cofnąć się, są dosyć istotne. Pytanie, co na to SDAX, indeks małych spółek. No i tutaj sprawa nie do końca jest jasna, bo miesiąc temu
niespełna miesiąc, na początku stycznia, mieliśmy do czynienia z tak zwanym fejkiem, czyli pułapką Bessy. SDAX, indeks małych spółek, tym razem małych spółek z Deutsche Börse, wybił szczyt bez kontynuacji, objęcie Bessy, cofnięcie do strefy wcześniejszej konsolidacji, ale bez dalszych spadków. Czyli jest taki ping-pong w tym momencie. Mamy pułapkę, cofka, ewidentne zaproszenie dla niedźwiedzi, co nie zostało wykorzystane. Czyli mamy informację zwrotną, że niedźwiadki nie mają jak na razie ochoty na walkę, nie mają sił, albo po prostu pozostały w swoich gawrach na chwilę obecną. Okres im sprzyja, dlatego też jest to okazja, ja nie mówię inwestycyjna, bo to jest, takiego słowa tutaj nie wolno użyć, jest to okazja dla byków do pokazania swojej siły. Dopóki SDAX zamyka się nie niżej niż 13230, dopóty ma zielone światło do zaatakowania szczytu, wyprowadzenia wzrostowej kontry, ale zaległości ma sporo do nadrobienia, bo SDAX do historycznych szczytów, szanowni państwo, ma zaległości, tutaj będzie 3,5 tysiąca, no to prawie to jest 25% gdzieś. To zobaczmy, jak dużo mają maluchy do nadrobienia, żeby potwierdzić to, co robi DAX. Nas interesuje sytuacja lokalna, lokalnie SDAX jest, ma warunki stworzone do tego, żeby zyskiwać na wartości. Można zadać sobie pytanie, po co interesujemy się indeksem SDAX? Po to, żeby móc spojrzeć później na indeks SWIG 80. On też nas przecież bardzo interesuje. Do tego wrócimy później, ale tylko skłaniam się tutaj do takiej dygresji, że SWIG 80, żeby miał swobodę w poruszaniu się na północ w kontynuacji Hossy, no potrzebuje może niekoniecznie poparcia ze strony niemieckiego parkietu, tych małych spółek, ale żeby one im nie przeszkadzały spółkom notowanym na GPW w dalszej zwyżce. Dlatego też sytuacja na wykresie SDAX może zostać odczytana, czy też taka jest konkluzja, że tutaj pali się zielone światło do tego, żeby maluchy z Deutsche Börse poszły sobie na północ. Konkluzja, jeśli chodzi o niemiecki parkiet, całkiem pozytywna, jeśli chodzi o postrzeganie tego, co się dzieje na GPW i na New Connect. No pytanie, co na paryskim parkiecie Kakarau w tym tygodniu robi historyczne szczyty. No to skoro Kakarau robi historyczne szczyty, a koncepcja podwójnego szczytu wygląda na przestrzeloną, można byłoby wręcz wyrysować taki trójkąt, no to na Kakarau mamy atak szczytu, cofkę, obrona górnego ograniczenia trójkąta i powrót na szczyty. Bardzo ciekawy i optymistyczny układ. Dopóki Kakarau zamyka się nie niżej niż 7281, mówię o tygodniowych wartościach zamknięcia, dopóty sytuacja techniczna jest całkiem optymistyczna. Nie przeszkadza benchmark? No to już jest dobrze, można później spojrzeć może nie przez różowe okulary na spółki notowane nad Wisłą, ale na pewno nie przez czarne. Może nie na pewno, słowo na pewno nie pasuje. Jest dużo ciekawych, pozytywnych wniosków z tego wykresu. Waluta. Rynek walutowy. Jakże ważny rynek, segment rynków finansowych, bo rynki finansowe dzielą się na walutowe, kapitałowe, obligacji, derywatów i międzybankowe. No to jest taki klasyczny podział. I tutaj na rynku walutowym od czego zacząć? Czy zacząć od euro USD? Od razu na wstępie mówię, że nie jestem killerem rynku walutowego. Tutaj w drużynie Biura Maklerskiego mBanku i zespół Forexu, oni się specjalizują w przewidywaniu ruchów. Ja patrzę na rynki walutowe jako formę rynki walutowe jako podejście horyzontalne, czyli czy coś się dzieje niepokojącego na rynku walutowym, co mogłoby przeszkodzić akcyjnym bykom w podjęciu dalszej zwyżki na naszym rynku. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, jeśli chodzi o euro USD, no to przyjęło się, że do kontynuacji wzrostów indeksów nad Wisłą potrzebne
potrzebna jest dalsza zwyżka EURUSD. No, lokalnie można zauważyć, że tego typu podejście ma sens, ale jeżeli chodzi o takie podejście globalne, niekoniecznie. Dlatego też to, co widać na EURUSD na wykresie tygodniowym, czyli spadającą gwiazdę wieczorną pod oporem, czyli to średnie 200-tygodniowe, no tutaj wnioski są lekko niepokojące. Opór zadziałał, formacje zniechęciły do wzrostów, ale ta cofka, która ma miejsce od kilku tygodni, ona nie ma większego znaczenia, nie ma przełożenia na to, co tutaj było zapoczątkowane w październiku. Stąd też może bym zdystansował się od tego, aby oczekiwać cofnięcia EURUSD w okolice 1,05. Tego akurat na kreskach nie widać. Jest cofka, ale spokojnie sobie postępuje. To jak na razie nie generuje negatywnych sygnałów, jeśli chodzi o postrzeganie USD PLN chociażby. I teraz tak, USD PLN, cross ten ma za sobą tak, gwiazda poranna w bardzo niekorzystnym miejscu. Zobacz, o, tutaj się pojawiają kreseczki. Szanowni Państwo, gwiazda poranna w bardzo niekorzystnym miejscu. Chodzi o to, że formacja ta pojawiła się na wysokości dolnego ograniczenia kanału wzrostowego 2014-2024. 10-letni kanał wzrostowy. Jeżeli złoty miałby się dalej umacniać, to powinien wyjść z dołem z tego kanału i jak najszybciej tak naprawdę. Zatrzymanie się na dolnym ograniczeniu kanału, to jest wykres miesięczny, przejdę na wykres tygodniowy, zatrzymanie się generuje obawy o wyrysowanie podwójnego dna, czyli formacja, która może zamknąć cały ten układ tutaj i sprowokować do dwusenia trendu. Gwiazda poranna, czyli trzy świece specyficzne i lokalnie wyższy szczyt niż ten w grudniu. Są to warunki spełnione do tego, żeby się trend zaczął odwracać, ale się nie odwraca. Mało tego. Tego typu świeca jest w moim odczuciu, z punktu widzenia wieloletnich obserwacji, jest odpowiedzią na tą świecę. Czyli cała ta struktura odwracania trendu została zneutralizowana. Nie istnieje według mojego odczucia. Ryzyko zostało tutaj zniwelowane i koncepcja dalszego umacniania się złotego jak najbardziej powinna być rozważana. Chociażby dlatego, że EuroPLN pokazało, że korektę wzrostową prawdopodobnie ma za sobą. Może tak, spójrzmy na big picture. EuroPLN, wyjście dołem z kanału, zrobione. Zasięg według kanału. $4. To nie jest prognoza, czy też oficjalne stanowisko. Szanowni Państwo, jest to po prostu forma pomiaru, wykorzystanie geometrii do wyznaczenia potencjalnego, czy też no, określenia miejsca, gdzie mogłoby zawędrować EuroPLN. I jak na razie tego typu scenariusz jest realizowany. Na wykresie tygodniowym można doszukać się bardzo fajnej formacji. To nie jest spadająca gwiazda, bo spadająca gwiazda jest formacją pojawiającą się w trendzie wzrostowym, tylko jest po prostu świeca, długi cień, mały korpus. Jest to świeca zamykająca, neutralizująca formację młota. Co to oznacza? Że temat korekty wzrostowy prawdopodobnie się zakończył. Na wykresie dziennym można doszukać się wyhamowania EuroPLN pod oporem. A w ostatnich dniach, dokładnie wczoraj, doszło do przerwania lokalnej linii trendu wzrostowego, konsolidacji. Czy jest to potwierdzenie, to wygląda tak, czy jest to potwierdzenie tego, że korekta mogła się już zakończyć w takiej postaci? No, są ku temu przesłanki, co oznaczałoby, że impuls spadkowy poprzedzający
tego typu konsolidacje ma prawo się rozwijać dalej. Stąd też złoty ma zielone światło do umocnienia się. Po co zajmuje się rynkiem walutowym? Po to, żeby zobaczyć, co widzi John Smith. Inwestor, który w Stanach spogląda przy swoim komputerze, no myślę, że oni już szykują się powoli do otwarcia sesji, spogląda na polski rynek kapitałowy, patrzy na WIG20 przez pryzmat dolara i widzi coś takiego. Szanowni Państwo, to jest WIG20 USD. Proszę zauważyć, jak to się to tutaj wszystko fajnie zaczyna spinać. Jest zejście, obrona i podejście w tym tygodniu. Tydzień się nie zakończył, nie jest źle. Pierwsze wnioski są optymistyczne. Dwa, jest szansa na wyrysowanie się tego typu struktury, która poprzednim razem pojawiła się na początku impulsu Hossy i też po części pojawiła się tutaj. Czarna świeca, później biała, mały korpus, bądź młot z długim cieniem, obrona i kolejna biała. No ja to uznaję za pewne rodzaju podobieństwo. To nie są fraktale, które można tutaj wychwytywać, ale jeżeli chodzi o tego typu wnioski, to myślę, że nie jest błędne podejście. Mało tego, to co jest pocieszające w ostatnim zachowaniu się indeksu WIG20 USD, to, że tutaj była gwiazda wieczorna, zaproszenie do spadków, a tutaj mamy odpowiedź taką lustrzaną, czyli można byłoby uznać tą korektę za zamkniętą. Ona przestaje w takim układzie obowiązywać. Czy John Smith myśli to samo, podejmując decyzje inwestycyjne w Stanach odnośnie rynku polskiego? No, myślę, że ma prawo się skłaniać ku podobnym wnioskom. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę coś takiego, Szanowni Państwo, jak długoterminowy kanał spadkowy, czy też trend spadkowy, wyrysuję sobie dla Państwa specjalnie, proszę, świeżynka, żeby nie było, że jest to przygotowane wcześniej. WIG20 USD wychodzi górą z kanału, cofa się w tamtym miesiącu, robi fake i znowu wychodzi w tym tygodniu. Szanowni Państwo, jeżeli tutaj korekta się zakończyła, to tak naprawdę John Smith ma prawo posłużyć się tym samym skomplikowanym narzędziem, co ja w tym momencie, czyli jest to nic innego jak prostokąt, odmierza sobie szerokość kanału i zastanawia się, na ile realny jest scenariusz takiego ruchu. Plus 100%. Brzmi jak utopia. Niemniej to dzisiaj oceniać, czy jest to wiarygodne wskazanie. Jednakże wybicie jest utrzymane z kanału, cofnięcie zostało zrobione w sposób podręcznikowy, a teraz ceny znowu zaczynają iść do góry. Co to może oznaczać? No, jak na razie nie są to negatywne wnioski. Przechodząc z WIG20 USD, może tutaj jeszcze od razu wskażę na ETF MSCI Poland. Jest to ETF przedstawiający rynek akcji, polski rynek akcji. Szanowni Państwo, może tutaj nie jest kluczowe to, jak wyglądają formacje świecowe złożone, bo wiemy, że to są ETF-y. Analizowanie pod kątem analizy technicznej ETF-ów, to tutaj jest dosyć szeroki temat do dyskusji, nie chciałbym dzisiaj o tym rozmawiać, ale spójrzmy na klasykę, formacja młota na dnie, i formacja wcześniej zbliżona do tego na dnie. Szanowni Państwo, no, czy to wymaga komentarza? Nie przeszkadza to bykom. Skoro im nie przeszkadza, to może nam, optymistom, zwolennikom dalszych wzrostów, pomóc. To skoro już mamy wiedzę na temat tego, co się dzieje między innymi w otoczeniu zewnętrznym, wiemy, jak wygląda waluta, jak zagranica postrzega WIG20, można spojrzeć na WIG20 teraz indywidualnie. I co tutaj się takiego nasuwa, Szanowni Państwo? Może od razu znajdę ten wykresik. WIG20, gdzie jest ten, tutaj szukam. Szanowni Państwo, ja mam takich wykresów, to mam mnóstwo, pełno i alok.
WIG20 ma za sobą korektę ABC. Równość fal jest zachowana. Genialnie widać równość fal na... Genialnie widać równość fal na wykresie indeksu WIG. Jak tylko tak skoczyłem, po to, żeby pokazać, jak wygląda równość fal korekty ABC. Była to struktura omawiana, chociażby wielokrotnie na moich spotkaniach. Można od razu tutaj wtrącę, że co tydzień pojawiają się na kanale YouTube Biura Maklerskiego mBanku filmy takie jak perspektywy rynku, gdzie omawiana jest sytuacja, to co się dzieje na świecie, w Polsce. No i to kanał YouTube'a myślę, że jest Państwu doskonale znany. Tam pojawiała się wcześniej koncepcja, bodajże w połowie stycznia, że rynek jest bliski i zakończenia spadków, bo ABC, pierwsza fala równa trzeciej fali i do tego kilka ciekawych formacji się pojawiło na dnie. Dlatego też, kiedy rynek, gdy WIG20 wyrysował tego typu strukturę, doszedł do wsparcia wyznaczonego przez szczyt z lipca, następnie wyrysował harami, jest to bardzo fajna, przyjemna dla oka, dla portfela też, formacja odwrócenia trendu, czy też zachęcająca do zmiany trendu, bo może trend ze spadkowego przejść w boczny, to widać, że połączenie tego wszystkiego zachęciło do zakończenia spadków i mamy dzisiaj mocną wzrostową sesję. Wczoraj też już, we wtorek też. Jak na razie z tego wykresu płyną pozytywne wnioski. Na wykresie tygodniowym widać obronę wsparcia na indeksie WIG20, wsparcie wyznaczone przez szczyt lipiec-sierpień z tamtego roku i mamy mega ważne zadanie do wykonania. My, kupujący, optymiści, cała tutaj grupa inwestorów, która zgłaszając właśnie swoją gotówką, kapitałem, chęć kupna akcji, są odpowiedzialni za atak kluczowego oporu 2400. 2400, tam trochę mniej było w poprzednim roku, ale w okolicy 2400 przebiega linia trendu spadkowego. Ona łączy kluczowe szczyty od kilkunastu lat. Szanowni Państwo, no tutaj jest mega wyzwanie dla byków do tego, aby zebrać siły właśnie po takiej korekcie, podpoczynku i takim silnym ruchem jeden, może dwa tygodnie zaatakować, wybić 2400. Genialnie byłoby jeszcze zamknąć się powyżej szczytu 2478. No to są już takie plany. Ja nie mówię, że to jest cel, czy to jest scenariusz, ale jest to zadanie do wykonania dla akcyjnych byków. Czy to się uda? Prawa fizyki zachęcają do realizacji takiego scenariusza, szczególnie, że SWIG80 jest na historycznych szczytach. SWIG80, spójrzmy, jest po wybiciu, broni się nad sufitem z zeszłego roku, wybił opór w postaci okazałej białej świecy. Na tygodniach jak na razie widać marazm i zatrzymanie. No tutaj widać, że jest presja na rozwinięcie korekty, ale ona nie postępuje. Na wykresie dziennym znowu widzimy korektę płaską. O sile rynku decyduje jakość korekty. Tutaj korekta jest jak na razie płaska, słaba, nie ma chętnych do wyprzedawania akcji, bardzo fajnie to świadczy o bykach, a tutaj mamy taką rozwiniętą, może trochę koślawą formację harami. Pojawiła się już ta formacja dzisiaj na spotkaniu, jest to formacja odwrócenia i tutaj widać, że zadziałała jako motyw do wyprowadzenia do swojej kontry. Czyli maluchy pokazują, że zielone światło dla hossy nad Wisłą cały czas się pali. WIG20 USD motywuje do wzrostu. Pytanie, co MWIG40? No i szanowni Państwo, dzisiaj MWIG40 atakuje historyczny szczyt. Jest na historycznych szczytach. Co to może oznaczać? Proszę się nie pytać Quo Vadis MWIG40. Też chętnie się dowiem. Jak na razie oceniamy jakość wybicia, kondycję popytu. Proszę, na tygodniach mamy jak na razie 4,5%. Fajnie byłoby to jutro jeszcze zamknąć z kolejną zwyżką o 1-2% wyżej, żeby na wykresie pozostała okazała biała świeca pozbawiająca łudzeń zwolenników grania krótkich pozycji. Mamy młot na wsparciu 38,2%, zatrzymanie i odpowiedź popytu. Szanowni Państwo, no jest to jak na razie zdrowy trend wzrostowy.
Wykupienie widać na tygodniach. Na dniach tego jeszcze nie ma. Wiemy doskonale, że maluchy średniaki lubią rosnąć na wykupieniu. Trzeba mieć tego świadomość. W takim układzie konkluzja z tego wykresu jest optymistyczna. Patrzę, czy tutaj nie ma żadnych zakłóceń, bo jeżeli coś nie działało, to dostałbym, mam nadzieję, od Państwa informację zwrotną na czacie, że coś jest nie tak, ale widzę, że jest wszystko ok. Skoro mamy za sobą te indeksy, można byłoby jeszcze spojrzeć na taki indeks jak indeks cenowy. Indeks cenowy jest to indeks zbudowany, opracowany przez portal Stock.pl, no może nie przez portal, tylko przez osoby, które zajmują się, współpracują z tym portalem, dla tego portalu. Jest to benchmark pokazujący, jak rosną wszystkie akcje, w tym przypadku i z New Connect, i z GPW. Waga tych spółek jest taka sama w całym indeksie. I szanowni Państwo, mamy tak, na wykresie tygodniowym bardzo fajny układ, czyli wyłamana linia trendu spadkowego, trzy białe kruki. Odpowiedź podaży poważna, przełamanie wsparcia białej świecy bez kontynuacji spadków. Tylko z tak oczywistego sygnału nie rozwinęła się spadkowa fala. Jest to informacja zwrotna, tak, taki feedback, że niedźwiedzi jak na razie tutaj nie ma. Gawry są pełne, niedźwiadków nie ma, no to byki mogą szarżować. No i widać, że jest to wykorzystywane. Dlatego też wnioski, jakie płyną z tego wykresu, także są pozytywne. Zbyt dużo optymizm z wykresu płynie? Nie do końca zbyt dużo optymizm. Szanowni Państwo, no przecież my w tym tygodniu dopiero MWIG40 łamie szczyty, ma za sobą korektę. WIG20 od wielu tygodni schodził na południe, teraz nabiera rozpędu. MWIG40, żeby się zmierzyć ze szczytami, potrzebował energii, która wypłynęła z banków. ING dzisiaj plus 10%. Millennium od kilku dni prawie plus 10%. No to wszystko zachęca do dalszej zwyżki. Handlowy, nowe szczyty. Nie wygląda to na formę korekty pędzącej. To wygląda na formę budowania kolejnego impulsu. Jak jesteśmy przy bankach, można spojrzeć, jak zachowuje się indeks WIG Banki. No jak na razie WIG Banki ma za sobą korektę, odpoczynek i w tym tygodniu kolejne historyczne szczyty. Podstawa bieżącego impulsu wyznacza poziom obrony dla banków i dopóki 10 413 jest bronione przez WIG Banki, dopóty sytuacja techniczna banków wchodzących w skład tego indeksu jest optymistyczna, ale nie tylko tych największych tematów. No bo na przykład taki temat jak BOŚ też jest tutaj poruszany w ostatnim czasie. Proszę zwrócić uwagę, jaki fajny ma układ BOŚ w długim terminie. Oby coś takiego się mogło tutaj ziścić. Wprawdzie free float na tej spółce nie jest duży, no ale na przykład z punktu widzenia akademickiego kreski wskazują, no, całkiem niezły potencjał do wzrostów. Oczywiście jest to forma jak na razie wyliczeń, geometrii, nie ma nic wspólnego ze stanowiskiem odnośnie analizy technicznej i dokonywaniem prognoz. Jest po prostu potencjał do wykonania podobnego ruchu. No to jeżeli jesteśmy już przy indeksach, można tym samym przejść do omawiania poszczególnych wykresów cen akcji spółek, które Państwo przesłali mailowo, zgłosili takie zapotrzebowanie i dzisiaj jest taka prośba. Z racji tego, że jest to webinar otwarty, to reguły na dzisiejsze spotkanie jest takie, że każdy z Państwa ma możliwość przedstawienia dwóch spółek do omówienia. Ja postaram się spojrzeć na nie okiem analityka technicznego i wykorzystać swoje know-how, doświadczenie w próbie odpowiedzenia na pytanie, co dalej, co można się spodziewać, gdzie są poziomy obrony i tak dalej. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę przedstawić więcej niż dwa tematy, 3, 4, 5 czy 6, to w pierwszej kolejności będą omówione po dwa tematy z
od każdego z inwestorów i jak starczy czasu na koniec, wrócę do tych tematów, które nie zostały omówione. Czyli de facto, jeżeli ktoś daje 4 spółki do omówienia, najpierw omawiam 2 i wracam do tych pozostałych 2, jak starczy nam czasu. To prosiłbym o listę, o już tutaj widzę, że pan Paweł podstawił xt.pl, bardzo dziękuję, czyli mamy pierwsze wskazanie, jest Mirbud, jest Lubawa, no to tutaj worek się zaczął rozkręcać ze spółeczkami, jest Orlen Cyfrowy, fajnie, super. Czyli teraz te spółeczki będą napływać z państwa strony i ja mam od razu do omówienia te tematy, które się pojawiły już w korespondencji ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. To jest kilka temacików. Nie ukrywam, że teraz jest okres przecież może taki urlopowy, ferie są. Nie wszyscy mają wolne, ale wiele osób, inwestorów oczywiście wolne ma. Trudno mieć poza tym wolne od rynku, z rynkiem jest się cały czas, czy jest się to w Tatrach, czy w Dolomitach, czy gdziekolwiek indziej, to zawsze trzeba tym jednym oczkiem na ekran spojrzeć, zobaczyć, co się dzieje na rynku. Allegro, taki temat dosyć znany, dosyć ciekawy, ale widać, że papier jest no skostniały strasznie, jeżeli chodzi o tutaj mobilność. Od roku czasu jest wokół tych samych poziomów. Przebywanie na tych samych poziomach dało jednak pewną nadzieję na to, że linia trendu spadkowego została zaatakowana. Została naruszona, wybita, bez kontynuacji wzrostów. To jest bardzo niepokojące. Wybicie bez kontynuacji, odpowiedź podaży i też bez kontynuacji. Czyli mamy 1-1, sytuacja neutralna. Odpowiedź byków na całkiem fajnym wolumenie. Znowu zamknięcie tygodnia powyżej linii trendu spadkowego. Ostatnie 2 tygodnie jakieś takie stanie w miejscu, próba zdołowania, nic się nie dzieje. No i pytanie, co w tym tygodniu tutaj wymyślą, a widać, że chęci do spadków nie ma. Czyli jesteśmy, my. Ceny są po właściwej linii trendu spadkowego. Wskazuje to na próbę zakończenia bessy kolejną, czy też potwierdzenie tego, co zostało wcześniej zrobione. Linia trendu wzrostowego, linia konsolidacji od południa została obroniona, czyli są tu wskazania do tego, aby byki wyszły z tego górą. No bo jeżeli wsparcie jest obronione, argumenty za spadkami nie są wykorzystywane i zbudowany został trójkąt, proszę bardzo, tak czy tak, no to jest forma dowolna, chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że tutaj jest trójkąt. Szanowni Państwo, trójkąt jest to skupisko energii. Jest to źródło informacji, co można oczekiwać w przypadku wybicia się z takiego trójkąta. No jeżeli byłoby wyjście dołem z trójkąta, no to zielone światło w kierunku 27 zł poniżej. W przypadku wyjścia górą wiarygodnego jest to strefa 35 zł. Jak na razie byki się bronią, otoczenie sprzyja, w długim terminie także to fajnie wygląda i jeżeli chodzi o szukanie takich poziomów długoterminowych, ciekawych z punktu widzenia analizy technicznej, to co się rzuca w oczy, jest to, przepraszam bardzo, jest to zbieżność kilku oporów niezależnych od siebie w okolicy 50 zł. 50 zł, primo, poziom psychologiczny, sekundo, zniesienie Fibonacciego, tertio, mamy tutaj majowe denko. Kiedy tak niezależne poziomy oporu są ze sobą zbieżne, daje to do myślenia, że ta strefa ma prawo okazać się magnesem. Powtarzam, ma prawo, nie musi, ma prawo okazać się magnesem wciągającym do siebie papier. Czy to się stanie? Zobaczymy, bo wiemy, że Allegro słynie z ABB, czyli przyspieszonej budowy księgi popytu przez głównych akcjonariuszy, którzy znudzeni są trzymaniem pakietu akcji Allegro i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami co jakiś czas zasypują rynek swoim pakietem akcji. No i tutaj też jest taka obawa, że znowu się pojawi tak zwana ABB, ale co by było, gdyby się nie pojawiło? Może to wyczekiwanie w związku z tym, bo przecież tutaj tak zwany lock-up
się skończył, akcjonariusze mogliby już dokonać sprzedaży tych swoich akcji, nie dokonali tego od wielu tygodni, no to już nie dokonali, akceptują bieżący stan rzeczy i nie można wykluczyć scenariusza, że zwyżka będzie wykonana. Oczywiście taki papier jak Allegro jest przedmiotem też krótkiej sprzedaży, należy śledzić, jak wygląda zainteresowanie spekulantów tym, żeby cenę akcji Allegro spadły, bo widać, że tam są otwierane pozycje, utrzymywane, dlatego też to ryzyko z tym, że to wyjdzie do MS. Ale jeżeli chodzi o sytuację długoterminową, no to Allegro, gdyby mogło spaść, to by spadło, miało ku temu warunki, jest konsolidacja w postaci trójkąta, dlatego też od strony technicznej papier wygląda wciąż optymistycznie. KGHM. KGHM uzależniony jest oczywiście od tego, jak zachowują się ceny miedzi. Korzystając z portalu stock.pl i tutaj kontrakty na miedź, no jak na razie konsolidacja, opór utrzymany, ale proszę zwrócić na taką rzecz jak ceny miedzi wyłamały linię trendu spadkowego. Nie kontynuowały wzrostów, źle. Cofka, źle, ale obrona linii trendu spadkowego, czyli zamiana funkcji. Opór staje się wsparciem bez kontynuacji spadków. W takim układzie ceny miedzi mają prawo być w fazie trendu wzrostowego. A ten cały układ korekcyjny z 2023 roku mógłby się już zakończyć. Dlatego też oczekiwania co do cen miedzi z punktu widzenia analizy technicznej, no w takim układzie są na korzyść wersji optymistycznej. Pytanie, jak wygląda MSCI, czy indeks, przepraszam, indeks, ETF, COPX. Jest to ETF skupiający spółki z branży miedzianej, w której prym wiedzie, jeśli chodzi o skład KGHM. I ten ETF skupiający konkurentów dla KGHM, no jak na razie pozostaje w ramach trendu wzrostowego długoterminowego, obronione ruchome wsparcie, formacje tygodniowe świecowe wskazują na zakończenie korekty spadkowej, dlatego też tutaj presja na dalszą zwyżkę jest i tym samym KGHM w takim układzie także ma zielone światło do tego, aby po dotarciu do wsparcia rysujemy sobie tego typu podstawę, podstawę konsolidacji. Jest to wsparcie w okolicach 105 zł. Ono zostało przetestowane, obronione. Reakcja w tamtym tygodniu popytu genialna. Wybicie sufitu czarnej świecy. Negacja czterotygodniowych spadków. Najmocniejszych spadków od wielu, wielu, wielu miesięcy. Na wykresie dziennym wygląda to tak. Luka, podbicie, dojście do ruchomego oporu, czyli średniej 200-sesyjnej. Lokalny opór zadziałał, co tłumaczy gorsze zachowanie się KGHM w ostatnim czasie, ale mamy utrzymane wybicie, luka jest broniona, siła jest pokazana i kilka dni odpoczynku pod tym oporem ma prawo być bazą potrzebną do wykonania ataku szczytowego w okolicy 125-130 zł, co pomogłoby, proszę bardzo, proszę, co pomogłoby w ponownym zmierzeniu się z tego typu linią trendu spadkowego. Może pojawiać się pytanie, dlaczego moje wykresy wyglądają nieco inaczej niż Państwa wykresy, które nie korzystają na przykład z portalu stock.pl, z danych z tego portalu. Już wyjaśnię dla osobom niewtajemniczonym. Otóż ten wykres, który jest przed Państwa oczami, jest to wykres uwzględniający dywidendy, czy też, no głównie dywidendy, bo nie mówię o prawach do nowej emisji, ani o splitach, resplitach. Dlatego też historyczne ceny akcji są, te szczyty nieco inaczej położone. Łącząc jednak wszystkie szczyty na KGHM, widać, że bykom nie udało się pokonać ostatnimi czasy linii bez. Mamy fake, spadająca gwiazda, odpowiedź podaży, 4 tygodnie spadków,
i zatrzymanie na wsparciu. Należałoby wywnioskować, że skoro ruch spadkowy się zakończył, no to w tym momencie pałeczka jest, czy też piłeczka po stronie byków. Pałeczka przejęta i piłeczka się odbija od wsparcia, no to w tym układzie wskazane byłoby przetestowanie właśnie linii trendu spadkowego w okolicy 120, tutaj 2 zł, ale jeżeli chodzi o dalszą zwyżkę i atak szczytów z grudnia, no to w grę wchodziłaby koncepcja zmiany trendu w długim terminie. Czy jest to możliwe? Lokalnie prawa fizyki przemawiają za odbiciem. Co z tego się wykluje? Zobaczymy w najbliższych tygodniach. Ale zielone światło do zwyżki jest, a to może okazać się właśnie elementem wybijającym linię trendu spadkowego. No bo jeżeli to się nie uda, to tak naprawdę trzeba pochylić się nad scenariuszem, że KGHM ponownie pokazał słabość, szerokość według prostokąta wskazuje na ruch w kierunku 90 zł bądź niżej. Kolejny temat to Toja. Kiedy na wykresie pojawia się formacja nawiązująca budową do młotka Doji, jest to taka specyficzne nazewnictwo świecy, w której cena otwarcia zbieżna jest z ceną zamknięcia, a dolny cień jest bardzo długi, mały korpus, to jest to informacja zwrotna, że podaż nie wykazała się tutaj determinacją. Okazała się zbyt słaba, żeby zejść niżej. Jest to informacja, że kupujący, którzy od wielu tygodni kupują akcje i ceny rosną, uznali, że ceny zeszły za nisko i można je podebrać z przeświadczeniem, że celem są szczyty 2021. Na wykresie dziennym widać odpoczynek bez kontynuacji spadków, dlatego też Toja w takim układzie generuje pozytywne odczucie, pozytywne wnioski płyną z tego wykresu, konkluzja tak zwana bycza. O Bosiu już wspominałem, czyli tutaj jest bardzo fajny układ, potencjał geometryczny, no można powiedzieć przeolbrzymi, co musiałoby się wydarzyć, żeby to zaczęło się tutaj materializować, no przede wszystkim wybicie strefy 12,85, 13 zł. Akumulacja zrobiona, cofka na mniejszych obrotach, znowu podejście pod linią szyi, bo jest to papier mało płynny. Tutaj free float jest naprawdę niewielki, a to oznacza, że ten fundament związany z analizą techniczną w postaci wymogu płynnościowego akcji, no jest tutaj nieco skrzywiony. Niemniej prawa fizyki od kilku tygodni przemawiają na kontynuację wzrostów. Sanok. Kolejny temat do mówienia. Wyhamowanie pod szczytami 2021. Niepokojące wyhamowanie, ale naturalne wyhamowanie. Skoro jest opór, no to można się zatrzymać, zobaczyć, co zrobi popyt, co zrobi podaż. Na wykresie tygodniowym cofka jest, spadająca gwiazda wykonana, zbudowana. Straszak na kupujących zadziałał, ale tego typu ruchy robione tutaj praktycznie stanowią część korekty płaskiej, boczniaka, nie widać dystrybucji. No tutaj ten potężny wolumen, który się pojawił w sierpniu, nie został oddany, czyli według koncepcji smart money, kiedy weszły mądre pieniądze, to one dopóki pozostają w akcjonariacie, dopóty zapoczątkowany trend będzie kontynuowany. Stąd też wnioski z tego wykresu płyną pozytywne, jeśli chodzi o układ chociażby wolumenów. Trakcja. Czy tutaj jest wielka pobudka? Czy będzie nawiązanie do tego, co robi chociażby Torpol? Bo Torpol dla osób, które nie mają tego wykresu, no to proszę bardzo, Torpol jest na historycznych szczytach, pięknie rośnie. A gdzie jest trakcja? Trakcja jest w ogóle po przeciwnej stronie.
ale ma za sobą wybicie. Wolumeny, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, one bywały do tej pory zwodnicze, czyli bardzo duże wolumeny na wyłamaniu oporu okazywały się elementem dystrybucji. Po raz, dwa. No i pytanie, czy znowu coś takiego nie jest robione. Na wykresie dziennym właśnie te wolumeny na bardzo wysokich poziomach cenowych, nie wcześniej, tylko w szczytowych miejscach, generują obawy, że doszło do dystrybucji. Ale są to jak na razie obawy. Papier wybił opór, zarówno ruchomy, jak i statyczny. Stąd też, zgodnie z prawami fizyki, zielone światło do kontynuacji wzrostu wciąż jest zapalone. Wciąż jest tutaj od strony technicznej większość argumentów za kontynuacją wzrostów. Gdzie ewentualnie pojawiłyby się obawy związane z pułapką Hossy, na którą wskazuje układ wolumenów? 1,85. Jeżeli tydzień zamknie się poniżej 1,85, jest to poziom wyznaczony między innymi trochę poniżej szczytu z kwietnia 2022 i tuż poniżej średniej 200-tygodniowej, wówczas pojawiłyby się realne obawy, że to był tylko fake. Ale jak na razie, miejmy nadzieję, coś się z tego więcej wykluje i możliwe, że trend spadkowy się tutaj kończy. Pepco. Tygodniowy układ świeczek wskazuje na przewagę podaży. Opór zadziałał. Cofnięcie spod oporu wykonane. Niedźwiedzie zbierają żniwa. Spadająca gwiazda. Kolejne tygodniowe świece o wydźwięku negatywnym. Z drugiej strony, kiedy na wykresie widać taką sekwencję podażowych świeczek, kiedy w ostatnim tygodniu znowu doszło do mocniejszej wyprzedaży akcji. Tutaj ceny spadły ponad 7% w ciągu tygodnia. To sufit tej czarnej świecy wyznacza opór na ten tydzień. Są to poziomy, z tego co widzę, 23,64. Jak dzisiaj zaciągałem dane, to Pepco było kwotowane po 22,68. Jeżeli uda się w ciągu jutrzejszej sesji i dzisiejszej podnieść notowania to niespełna o 1 zł, czyli pokonać 23,64, pojawi się tak zwany byczy sygnał. Czy sygnał kupna, szanowni państwo, to słowo sygnał kupna zawsze jest takim pojęciem, które mogłoby wskazywać na formę zaleceń. Nam nie chodzi o generowanie zaleceń, rekomendacji, bo przecież czegoś takiego nie można robić. Są to spotkania czysto takie techniczne, a wiadomo, że sygnały kupna pojawiają się wtedy, kiedy się średnie przecinają, kiedy wskaźniki generują sygnały, kiedy formacje świecowe coś takiego robią. To może zamiast sygnału kupna powiedzmy, że kiedy 23,64 zostanie przełamane w tym tygodniu, tak naprawdę byki otrzymają zielone światło do wyprowadzenia ponownego ataku na 28 zł, bo tam zostały zatrzymane, jednakże bez spełnienia tego warunku konkluzja podróży w kierunku 20 zł, tam gdzie jest wciąż niedomknięta luka, pozostaje aktualna. Eurocash, wczoraj obroty, dzisiaj podwyższone obroty. Na wykresie tygodniowym wciąż bez pozytywnych wniosków i to jest największy problem, jeśli chodzi o ten wykres, bo z jednej strony wsparcie obronione, ale z drugiej strony byki odpuściły sobie powrót na linię trendu wzrostowego, nie mają sił na pokazanie tutaj
przewagi, bo cały czas tygodniowe formacje świecowe są o negatywnym wydźwięku, nie są wybite opory, stąd też bez pozytywnych wniosków, jeśli chodzi o Eurocash. Jest skąd się odbijać, ale na wykresie brakuje na chwilę obecną sygnałów wskazujących na koniec spadków. Proszę się mnie pytać, to co musiałaby cena zrobić, żeby pojawił się byczy sygnał? Szanowni Państwo, to jest cena połączona z czasem, z formacjami świecowymi. No, to jest naprawdę duży zestaw informacji, których my dzisiaj nie mamy. Jeżeli chodzi o podejście do Eurocashu, sama obrona wsparcia nie oznacza, że ten układ spadkowy się zakończył. CCC. Wyjście górą z kanału wzrostowego, gdzie ten kanał widać, o tutaj może ja to wyrzucę i to. Wyjście górą z kanału, cofnięcie do górnego ograniczenia kanału, mamy za sobą wybicie, test wybicia pozytywny, ale próba podniesienia, niższy szczyt i znowu zejście, od kilku dni jest próba powrotu w okolicy 60 zł. To, co robi CCC, jak na razie nie neguje koncepcji ruchu w kierunku 80-85 zł. Jest to koncepcja bazująca na geometrii, czyli szerokości wybitej konsolidacji. Jak na razie bez negatywnych wniosków. Ale widzimy kotłowanie się cen pod średnią 200-tygodniową. To tłumaczy, dlaczego ceny nie rosną, bo ruchomy opór nie pozwala. Ale niedźwiedzie nie wykorzystały nadarzającej się sytuacji, nie wykonały nic znaczącego, aby popsuć dobre nastroje panujące pośród byków. Dlatego też koncepcja tutaj podróży powyżej 80 zł obowiązuje. Kolejny temat to Ezotic. Na wykresie, szanowni Państwo, to co się rzuca w oczy, to jest właśnie mała płynność tego waloru. Mała płynność waloru sprawia, że analizowanie wykresu pod kątem analizy technicznej generuje obawy, że wnioski są nierzetelne. Tutaj analizy technicznej niestety nie powinno się stosować. Nie wykorzystujmy ją w każdych nadarzających się momentach. Jeżeli chodzi o takie podejście zdystansowane, to znaczy podejście zdystansowane, nie patrząc na wskaźniki, na formacje świecowe, na przybijanie wsparć, kiepska płynność, łatwo przebić wsparcie, to jeżeli chodzi o przerzuty akcji, jeśli chodzi o wyższe dołki, jeśli chodzi o klasyczne linie trendu spadkowego, no, wygląda na to, że jak na razie popyt nie odpuszcza. Zmiana trendu październik 2022, podnoszenie notowań i zachowanie podręcznikowej, klasycznej, coraz wyższej sekwencji szczytów i dołków, no, nie upoważnia, żeby być negatywnie nastawiony. Czy jest to pozytywny wniosek? Szanowni Państwo, no, mała płynność powoduje to, że ciężko przeanalizować ten papier pod kątem analizy technicznej, ale jak na razie nie widać negatywnych sygnałów płynących z tego wykresu. Czyli trzymam kciuki, że tutaj wkrótce dojdzie do zaatakowania zeszłorocznych szczytów. Asseco Poland. Tutaj pojawiło się pytanie od jednego z słuchaczy, inwestorów odnośnie, jakie Pana zdaniem jest prawdopodobieństwo takiego ruchu? Jako pasjonat
nauk ścisłych, matematyki czy fizyki, odpowiedź na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo takiego ruchu, myślę, że się rozumiemy, nie jestem w stanie określić prawdopodobieństwa takiego ruchu w sposób liczbowy, od 0 do 100%. Jak na razie Asseco Poland, przejdę na swój wykres, wykonał kilka ciekawych ruchów. To, co rzuca się w oczy, to obrona średniej 200-tygodniowej. Brak kontynuacji spadków po naruszeniu wsparcia. Fake na wsparciu statycznym, czyli naruszenie ostatniego dęka, bez kontynuacji spadków, bez wysypu wolumenów i powrót w kolejnym tygodniu na plus. I widać, że tutaj też się coś zbiera. I do tego wykres dzienny, gdzie dobrze pan opisał formację odwróconej głowy z ramionami, skłania ku tezie, że byki odzyskują przewagę, energię. O ile prognozowanie ruchu na podstawie tak wyrysowanej formacji nie jest błędne, fajnie byłoby wyjście głową nad linię szyi, cofnięcie klasyczne, kontynuacja wzrostów, to ja tutaj bym się posiłkował tym, co widzimy, co mamy od wielu miesięcy do czynienia, czyli trójkąt, konsolidacja, no bo jeżeli w tym momencie jest fake na dolnym ograniczeniu także konsolidacji trójkątnej, to zgodnie z koncepcją in-out, czyli in, powrót do wcześniejszej konsolidacji, out, zaproszenie do przetestowania, są to okolice 78 zł. I pod tego typu scenariuszem można się podpisać od strony analizy technicznej, bo jest to tutaj jak na razie realne, co oczywiście jest wzmocnione tą koncepcją odwróconej głowy z ramionami, o której pan pisał. Tutaj można byłoby także przedstawić analizę indykatorów w postaci MACD, czy też wykres RSI. Proszę zwrócić uwagę, jak ten RSI się na górze fajnie zachowuje. Ja myślę, że już zwrócili Państwo uwagę na to, że niekoniecznie posiłkuję się takimi wskaźnikami jak RSI. One pomagają potwierdzić daną myśl, ale tak naprawdę wszystko dzieje się na wykresie. Tu są pieniądze, tu są emocje, a to jest pochodną. Wskaźniki są pochodną całych tutaj zawirowań, walki, popytu, podaży, kupujących, sprzedających. Jeśli chodzi o wnioski indykatorów RSI, MACD na korzyść byków, Asseco Poland, także niedawno pisałem na wykresie dnia w Biurze Maklerskim Banku o tej spółeczce i tutaj wnioski pozytywne. Szanowni Państwo, teraz przechodzę do tematów, które zostały przedstawione na czacie. Mam nadzieję, że głos wytrzyma i możemy zaczynać. XTPL. Wskaźnikowo nie ma sygnałów generujących pozytywne odczucie. Wyprzedanie oczywiście jest argument, niskie położenie MACD też jest argument, ale nie ma jak na razie, na przykład w przypadku indeksu wskaźnika RSI, pokonania ostatniego szczytu. A tu nie ma sygnału buy. Dlatego też wnioski jak na razie są nie są pozytywne. To już mamy z tyłu głowy przełamanie, naruszenie wsparcia. To nie jest pozytywny wniosek. Chyba że mamy fake, pojawią się obroty i petarda do góry. Na wykresie tygodniowym mamy sekwencję podażowych czarnych świeczek. Cofnięcie dosyć głębokie. Nie ma odpowiedzi popytu, ale też nie widać dystrybucji jak na razie po analizie wolumenowej. Historycznie patrząc, no tutaj została zachwiana sekwencja rosnących minimów, przełamanie i teraz też przełamanie i są coraz niższe szczyty. To są oznaki zmiany trendu na spadkowy.
Tym bardziej, że papier jest pośrednią 200-sesyjną. Są to bardzo poważne ostrzeżenia o zmianie trendu. Gdzie szukać pocieszenia? Bez wybicia w dziennych cenach zamknięcia 161 zł. Jest to nic innego jak ostatni szczyt, ale powyżej średniej 200-sesyjnej i na tygodniach także jest to uzasadnione, bo tutaj mamy przecież taką półkę obronę, to bez zamknięcia tygodnia powyżej 161 zł trzeba mieć świadomość tego, że tutaj może się nakręcać zmiana trendu na spadkowy albo mocniejsza korekta. Zobaczymy, jak wyglądają FIBO zniesienia. No, takowe jest teraz testowane. Ale to wsparcie coś tutaj nie działa na wyobraźnię kupujących, nie motywuje ich, więc też nie można wykluczyć zejścia w okolice 100 zł. Dlaczego 100 zł? No bo tam zniesienie Fibonacciego z poprzednimi dołkami, ale to nie jest prognoza, to jest oczywiście jakieś tam połączenie, co by było gdyby. Nas interesuje siła, żeby była pokazana siły. Nie widać, nie jest wybity 161 opór, dlatego też bez pozytywnej konkluzji. Michbud Lubawa. Spółeczki z branży budowlanej jak na razie mają się całkiem nieźle, można powiedzieć fenomenalnie, jeśli chodzi o Budimex. Na wykresie cen akcji spółki Michbud trwa konsolidacja z punktu widzenia analizy technicznej i jest to źródło informacji, co można byłoby się spodziewać po wybiciu oporu. Oporem jest poziom z 8,61 i jeżeli taki opór zostałby wybity w tygodniowych cenach zamknięcia, to tak naprawdę geometria otwiera drogę w kierunku 11,40 i na chwilę obecną tego typu scenariusz ma prawo pozostać tutaj na pierwszym miejscu, no bo skoro ceny są przy górnym ograniczeniu, nie widać dystrybucji, to koncepcja dla Michbudu jest optymistyczna. Lubawa. Trend spadkowy przełamany, można rzec, zakończony. Wsparcie obronione, formacje świecowe na korzyść byków, dystrybucji nie widać, wskaźniki mają się całkiem fajnie, jest dokąd wracać. Pytanie, co z poziomami oporu? Bo tutaj takowy opór jest testowany. Są problemy. Ok. Średnia 200-sesyjna od 8 poprzedniego miesiąca blokuje dalsze wzrosty. Ale czy to jest koniec zwyżki? No, nie po to, by komu udało się wybić linię trendu spadkowego i na tygodniach zbudować tego typu kombinacje, aby tutaj doszło do zakończenia zwyżki. Trzeba jednak przygotować się na niepowodzenie, no bo widzimy, że ta średnia 200-sesyjna ma istotne przełożenie na dalsze zachowanie się ceny akcji spółki Lubawa. No to jeżeli dzienna cena zamknięcia wypadłaby poniżej podstawy bieżącego swingu, podstawę bieżącego impulsu, w ramach którego atakowany jest opór, czyli 2,57. Do tej wysokości jak na razie byki mogą czuć się względnie bezpieczne. To, co tutaj mi się nie podoba, to są malejące wolumeny wraz z kolejnym atakiem ruchomego oporu. Na takie rzeczy trzeba zawsze zwrócić uwagę. Z racji tego no, paliwo tutaj może się kończyć, a bez paliwa byki wysoko nie zajadą. Orlen i cyfrowy. No, Orlen, informacja dnia, prezes
Obajtek odwołany i kurs eksploduje 4% na plusie, ale ten papier, nie ukrywam, że jest dosyć trudny, wymagający technicznie i mocno spekulacyjny, bo jak na razie PKN chodzi od bandy do bandy. W takim układzie i w takim, to trzeba mieć świadomość tego, że tutaj po takim mocnym, takiej mocnej zwyżce jak dzisiaj, no kończy się miejsce do dalszych wzrostów. Chyba że mamy do czynienia z opuszczeniem tej wielokwartalnej konsolidacji, ją można rozpisać w ten sposób. I też można rozpisać tutaj tego typu konsolidację. Widać, tak mi się wydaje, dosyć czytelnie, że dopiero zamknięcie tygodnia powyżej 69,55 nie, to jest 69,16 otworzyłoby drogę na północ. Wielokrotnie PKN odpadał od swoich lokalnych oporów. Tutaj do tego mamy spadającą gwiazdę. Jest to dosyć ważna strefa oporu. Teraz ok, jeżeli tydzień zamknie się powyżej tego poziomu, będzie można pochylić się nad PKN-em i poszukać dalszych optymistycznych wniosków, ale jak na razie no konkluzja neutralna. Większość wzrostów jak na razie PKN ma za sobą. Najważniejsze opory dopiero przed nim, dlatego też bez pozytywnych wniosków. Cyfrowy. Przebicie wsparcia bez kontynuacji spadków, ok, ale nie ma wciąż odpowiedzi popytu. Sekwencja podażowych tygodniowych świec za nami. Wsparcie przebite bez odpowiedzi. Cały czas jest papier poniżej strefy 11,50. Proszę chwileczkę, muszę odebrać telefon. Chwileczkę. Jestem już z powrotem i to skupiłem temat cyfrowy. Cyfrowy Polsat. Co musiałby ten papier zrobić, żeby te wszystkie tutaj obawy związane z kontynuacją BES zostały zneutralizowane? No niestety cały czas cyfrowy jest pod potężną presją podaży, więc skoro obowiązuje BES-a, nie zostały wykorzystane wcześniejsze, a było kilka momentów takich na wykresie przemawiających argumentów za wzrostami, to jeżeli cyfrowy chce wrócić do gry, ostatni szczyt wyznacza opór, jest to poziom 13,56, do tej wysokości jak na razie konkluzja dla cyfrowego negatywna. Spekulacyjne łapanie cyfrowego, bo tutaj mamy i RSI, ten wskaźnik pokazuje, że nie potwierdza ostatniego dołka. Plus młotek jakby się pojawił w tym tygodniu, no to można byłoby potraktować jako spekulacyjne podejście i taki bliski poziom spekulacyjny do wybicia, który mógłby uprawnić do dalszej zwyżki, to 11,66. Ale szanowni państwo, to jest czysta spekulacja. Prawa fizyki są na korzyść niedźwiedzi, dystrybucja także jest widoczna, brakuje pozytywnych wniosków. Kolejny temat do omówienia. Chwileczkę.
Asseco, już wracam, już jestem. Asseco Poland. O Asseco dzisiaj już była mowa. To jest spółeczka z wykresu odwrócona główka z ramionami. To myślę, że to już było omawiane. Sonex. Sunex, czy tutaj nie mamy do czynienia z dystrybucją? Czy nie mamy do czynienia z dystrybucją? No bo kiedy jest taka tutaj petarda na wykresie, bardzo duże obroty, po wcześniejszych ewidentnych sygnałach końca trendu spadkowego, linia trendu, później podwójne dno, podbicie, wyjście nad opór, no to jest wszystko takie bardzo czytelne, podręcznikowe wręcz, ale nie ma kontynuacji wzrostów. Na wykresie tygodniowym jedna biała świeca. Ok. Szanowni Państwo, no to są takie momenty, dla których brakuje twardych wskazań, bo widać na załączonym obrazku, że ta strefa oporu, okolice 16-17 zł, znowu przypomniała o sobie. Jedna biała świeca, czy wystarczy do tego, żeby potwierdzić zmianę trendu? No bo tak naprawdę są zrobione tutaj warunki do tego, spełnione są warunki, żeby zmiana trendu nastąpiła, ale mamy za sobą podwójny szczyt. Spadek o mocno powyżej 60%. To, co by się przydało, żeby stwierdzić, że na pewno mamy zmianę trendu na wzrostowy, cofnięcie, fake, załóżmy w okolicy 12 zł i ponowne wyprowadzenie wzrostowej fali. Bo na chwilę obecną wiadomo, że myślę głośno, nie ma jasnych wniosków. Każdy wykres jest inny, każda sytuacja jest inna. Tutaj brakuje kontynuacji wzrostu. Plusem jest to, że po podbiciu nie doszło do dystrybucji, te wolumeny zostały. Ale dla przypomnienia, sytuacja troszkę podobna miała miejsce w kwietniu w tamtym roku. Była białe okazałe świece, bardzo duże obroty i co? Bez kontynuacji. I później erozja tutaj kapitalizacji rynkowej, podejście, ale znowu wszystko pod oporem. Niższe szczyty. Szanowni Państwo, mam szczere tutaj obawy, że mogło dojść do jedynie zastawienia pułapki. Genialnie byłoby zamknąć tydzień powyżej 17-18 zł. I to myślę, że jest konkluzja. Bez zamknięcia tygodnia powyżej 18 zł. Obawy związane z tym, że jest to tylko forma obrony przed kontynuacją spadków, są realne. Ale oczywiście to się nie musi sprawdzić z racji tego, że ta średnia 200-tygodniowa bardzo fajnie działała do tej pory i ona przecież była, okolice jej zostały przetestowane. Dlatego też nie można odmówić powtórki z 2022 roku. Nie można odmówić powtórki z 2020 roku. Inaczej, czy napisałbym wykres dnia na ten temat związany z pozytywną sytuacją na wykresie? Nie, bo kanał wzrostowy jest tutaj formacją długoterminową, która wielokrotnie zadziałała i dolne ograniczenie kanału nie zostało przetestowane. Ono jest poniżej ruchomego wsparcia, co mogłoby doprowadzić do reakcji łańcuchowej, czyli dochodzimy do kanału, ale łamiemy ruchome wsparcie po raz pierwszy od wielu lat i jest to potwierdzenie słabości. Tego typu myślenie jest jednym z wielu. Niekoniecznie taki scenariusz musiałby się sprawdzić, ale powtarzam, po jednej tygodniowej świeczce trudno wyciągać optymistyczne wnioski. Tutaj może jeszcze użyję jednego narzędzia, które może i. No właśnie, to jest taka
Wiązka średnich. Ja mnie zawsze stosuję, nie chcę, żeby te wykresy były takie zaśmiecone, brzydkie słowo, żeby taki bałagan był na wykresie. Im mniej, tym bardziej przejrzyście. Proszę zwrócić uwagę na to, że dojście do ruchomego oporu bez kontynuacji wzrostów, średnie są w negatywnym położeniu i jest to forma w ostatnim czasie korekty wzrostowej po wygenerowaniu podażowego sygnału. Jeżeli to ma się odkręcić, a zazwyczaj odkręcanie nie trwa na krótko, tylko na wiele, wiele miesięcy, no to czekanie na ewentualne wybicie 18 zł także ma swoje uzasadnienie ze strony analizy technicznej. Kolejny temat do omówienia, Airbud. Usuwam te średnie, żeby nie było bałaganu. Na wykresie tygodniowym niestety nic nie widać. Na wykresie tutaj podejście AB, trzy świece, białe kruki na malujących wolumenach, paliwa do wzrostów zabrakło. Na wykresie dziennym bez hura optymizmu te same poziomy cenowe, parytet od kwietnia 2023 roku albo i wcześniej, luty 2023, no sprawiają, że kiedy ceny znajdują się w konsolidacji, w takim układzie bocznym, w horyzoncie, tak naprawdę analiza techniczna nie sprawdza się. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o szukanie pozytywów takiego układu, no to mamy za sobą bardzo fajny ruch, czyli tak zwany overbalance. Overbalance jest to taka sytuacja, takie zachowanie się cen, kiedy po nowych, w tym przypadku minimach, z nowego denka, jak widzimy, dochodzi do wyprowadzenia wzrostowej kontry, która przebija się przez poprzednie maksima. Mamy overbalance. To upoważnia do tego, aby uznać ostatnią zwyżkę za początek nowego trendu wzrostowego, nawet jeżeli ceny znajdują się cały czas w ramach całej dużej konsolidacji. A tego typu cofnięcie jako forma testu po takim ataku popytu. I to by wszystko fajnie się spinało, gdyby nie jeden najważniejszy argument. Konsolidacja postępuje od wielu, wielu miesięcy, dlatego też bez pozytywnych wniosków. Jest lepiej, są zrobione warunki do tego, żeby Airbud wreszcie zakończył tą sierpniowo-grudniową przecenę. Są ku temu stworzone warunki, ale jak na razie sytuacja od strony analizy technicznej jest neutralna. Nie lubię słowa neutralna, bo tak naprawdę od razu powinno pójść słowo neutralna, czyli często nie widać wiarygodnych sygnałów, albo nie wiem, albo zaczekajmy, albo jeszcze nie dzisiaj. Stąd też słowo neutralna może mieć takie negatywne odczucie, że analityk, że analiza techniczna jest znowu nieprzydatna. Szanowni Państwo, analiza techniczna jest to sposób niekoniecznie patrzenia na wykres, ale słuchania tego, co wykres chce nam powiedzieć, a mówi w sposób taki głuchy swoim zachowaniem. Stąd też nie zawsze, bardzo często z wykresu niewiele widać wiarygodnych, klarownych sygnałów, ale kiedy się sygnał pojawia, to trzeba na to reagować od strony analizy technicznej i mówić wszem i wobec. Jest sygnał, jest case i tak dalej. W przypadku spółki TXT, zaraz zobaczę, czy to jest formacja harami, czyli mamy zamknięcie 91,70, a tu mamy minimum 91,70. No, można powiedzieć, że przesłanki dla formacji harami zostały spełnione. Co to oznacza? To oznacza, że podaż ma prawo odpuścić w najbliższym czasie. To nie jest pretekst do zmiany trendu. Znaczy jest to pretekst do zmiany trendu, ale nie oznacza to zmiany trendu. Szanowni Państwo, trend spadkowy, kiedy ulega zmianie, to zmianie ulega na boczny bądź wzrostowy, więc musimy mieć dwa aspekty, boczniak bądź zwyżka. Jak na razie spadki są zatrzymane, jest harami, pojawiło się nawet tutaj, no na wykresie dziennym pewnie było wyprzedanie, ok, i to wszystko zaczęło się fajnie spinać, bo mamy
korektę, ale płaską, co nie oznacza, że dalsze spadki nie są możliwe, bo widzimy, że średnia 200-sesyjna została przerwana. Została przerwana średnia 200-sesyjna, 200-tygodniowa, przepraszam bardzo, powtarzam, średnia 200-tygodniowa. Dopuszczalne są przypadki, żeby ona została naruszona, stosuje się filtry czasowe, czy to jest cenowe, czyli poczekajmy, zobaczmy, bo niekoniecznie to, że raz została przecięta średnia, to ten sygnał jest wiarygodny. Oczywiście, że tak. Jednakże dzisiaj, trzeci tydzień z rzędu, czwarty tydzień z rzędu, ceny są poniżej średniej 200-tygodniowej, czyli nie ma pozytywnych wniosków. Jedyny pozytyw to jest to, że przestało spadać i może się budować boczniak taki, jaki się zbudował w okresie październik-styczeń w ostatnim czasie. A skoro wsparcie zostały przełamane, to trzeba się liczyć z kontynuacją spadków. Gdzie szukać pozytywu? Jest ze względu na to, że ostatnie tygodniowe świeczki tworzą tak zwaną sekwencję, czyli nie są podzielone innymi białymi świecami, tylko są takim litym tworem, no to sufit takiej spadkowej fali jest jednocześnie kluczowym oporem. Jeżeli byki chcą pokazać klasę, 120,55 zł do wybicia. Bez spełnienia tego warunku, jak na razie przy obecnym układzie świeczek średnich, wnioski są, no, nie są pozytywne. Nie są pozytywne, czyli boczniak bądź kontynuacja trendu spadkowego. I mamy tutaj kolejny temat do omówienia. Miednice. Tak bardzo byki chcą zakończyć trend spadkowy. Tyle tutaj jest wysiłku zrobionego w odbiciu, w utrzymaniu na tych bieżących poziomach, ale proszę zwrócić uwagę na to, że na wykresie tygodniowym liniowym ten opór tutaj trzyma. Są to okolice 10-11 zł. Nie udało się go pokonać. Wrzućmy teraz, ja wrzucę dokładnie formacje świecowe. Atak pierwszy, atak drugi bez efektu. Na wykresie dziennym podbicia bez kontynuacji. Wolumeny także jak na razie nie zachwycają. Czy to jest forma zmiany trendu? No, jak na razie nie widać siły. Stąd też bez pozytywnych wniosków. Jeżeli tydzień zamknie się powyżej 10,70, myślę, że ten poziom jest czytelny dla słuchaczy. 10,70 jest to nic innego jak tygodniowa cena zamknięcia z czerwca, ok. No to bez zamknięcia powyżej sytuacja techniczna przemawia na korzyść kontynuacji spadków, a ta konsolidacja ma prawo okazać się bazą pod dalszą podróż na południe. CCC, Mabion, Allegro. Trzy spółeczki. Z racji tego, że o CCC żeśmy rozmawiali, no to pozostaje Mabion. Spółka Mabion, bardzo intrygująca od strony technicznej. O ile przez wiele, wiele miesięcy, kwartałów walczyła z powrotem nad średnią 200-sesyjną, tak teraz ta średnia broni przed zejściem poniżej. Wolumeny, które się pojawiły w okresie październik, listopad, głównie listopad, grudzień, przemawiają na formę akumulacji. Akumulacji w ramach zmiany trendu spadkowego, w ramach zakończenia bez. Czyli tutaj jak na razie konkluzja dla spółki Mabion pozostaje optymistyczna. O Allegro była dzisiaj mowa, o CC także była dzisiaj mowa. Czyli przechodzimy do kolejnych tematów. Spółeczka Zręb oraz Ondy. Ok, zaczynamy od spółeczki Ondy. I coraz niższe ceny, ale jak na razie bez negatywnych wniosków. Czarne świeczki podażowe, przerwane kontrą popytu, spadające wolumeny wraz
z hamowaniem wzrostów normalny proces. Na wykresie długoterminowym widać tutaj układ zachęcający do bycia optymistą, tylko no niestety ta spółka nauczyła nas, że lubi wchodzić w bardzo długie korekty. Po wybiciu szczytów, po tym jak byki zrobiły swoje, tak było w tamtym roku na początku, przez wiele miesięcy ceny się korygowały. Teraz trzymamy podobne zachowanie, no wygląda na to, że tak. Nowe szczyty, spadająca gwiazda, fake, cofnięcie i to może być zapowiedź zejścia w kierunku dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. To jest oczywiście jeden ze scenariuszy, zaraz zobaczę, co na to mówią średnie kroczące, a średnie kroczące są na korzyść byków i mają tutaj wyznaczone wsparcie w okolicy 13 zł, 13,60. Jest to nawet spójny scenariusz dla spółki Onde, czyli koncepcja zejścia w okolice 13,50 plus minus 10,20 groszy nie byłaby tutaj jeszcze negacją tego, co zrobiły byki, a bykom udało się naprawdę wykonać kawał dobrej roboty w ostatnim czasie. Konkluzja, w takim przypadku z racji tego, że jest coraz bliżej wsparcia, dla spółki Onde jest pozytywna. Mamy tutaj jeszcze zręb. Zręb także jeden z moich ulubionych tematów na wykresie dnia. Jeżeli ktoś śledzi to, co piszę o spółkach polskich, można przeczytać, no, klienci biura maklerskiego mBanku mają codzienny dostęp do tego typu opracowań, no to zręb jest jednym z ulubionych moich tematów. Jeżeli chodzi o długoterminowe trendy, to proszę zwrócić uwagę na to, że sygnał, jaki by hossy się pojawił właśnie w oparciu o te średnie, a pojawił się w 2019 roku, cały czas jest utrzymany. Tego typu średnie no, są tutaj bardzo zgrabnym narzędziem, pomagającym ocenić, co można ewentualnie oczekiwać po dalszych notowaniach. Jak jestem przy zrębie, może od razu pokazałbym, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale to, co widać na CCC, bo tutaj te są te średnie odkręcone we właściwy sposób. Wracając do spółki zręb, no to mamy następujące sygnały na wykresie. Cofnięcie na małych obrotach, nie było oznak dystrybucji, do tego nas zręb przyzwyczaił w 2022 roku, podbicie, korekta bezobrotowa, no i teraz zaczyna zręb ponownie walczyć o wyższe poziomy. Czy ten etap, na którym znajdują się akcje spółki zręb, można porównać do tego okresu? I żebyście Państwo mnie źle nie zrozumieli, ten prostokąt nie jest miarą wyznaczenia zasięgu, tylko chodzi o ujęcie więcej czasu, czyli mamy cofkę, powrót nad średnie i kontynuacja hossy. Cofkę, powrót nad średnie i ewentualnie kontynuacja wzrostów. No, tego typu scenariusz wygląda na całkiem realny, tym bardziej, że w ostatnim czasie udało się chociażby naruszyć takie górne ograniczenie konsolidacji. Wybicie na białej świecy. Dystrybucji nie widać. Na wykresie dziennym całkiem fajna obrona średniej 200 sesyjnej. I jest konsolidacja nad wybitym wcześniej oporem, który stał się wsparciem. Dlatego też, nawiązując do wcześniejszych wniosków, myśli, sygnałów, konkluzja dla spółki zręb jest optymistyczna. Co to znaczy optymistyczna? To znaczy, że jak na razie na wykresie nie widać zagrożeń wskazujących na to, że ta zagrywka popytu z początku stycznia była fałszywa, była fejkiem, czyli tym samym byki mają zielone światło do kontynuacji ruchu w kierunku 5,37. Konkluzja wzrostowa. Kolejny temat do omówienia, czyli tutaj pojawiają się spółeczki.
DGE. OK. Widzę, że dzisiaj mocniejsza podaż akcji na walorach spółki i już, szanowni państwo, już wracam. DG, danie wtajemniczonych, Drago Entertainment i na wykresie tygodniowym, no są cały czas te same problemy płynnościowe. Konsolidacja od wielu kwartałów nie ułatwia zadania bykom, ale brak sił na wyłamanie tego oporu to jest od strony technicznej zaproszeniem do przetestowania wsparcia. No, nie jest to tożsame z zejściem w kierunku 40 zł czy też niżej, ale jak na razie brakuje argumentacji, nawet tutaj lokalnej, za tym, żeby byki mogły wykorzystać to na swoją korzyść, tym bardziej, że płynność na tym walorze no nie jest taka, jaka być powinna, aby oceniać w sposób wiarygodny, wykorzystywać zasoby analizy technicznej do oceny tego, co tu widać. Niemniej bez pozytywnych wniosków ryzyko zejścia w kierunku 40 zł jest dosyć duże. Kolejna spółka, Bloober. Dzisiaj bardzo duże obroty, 16% pod kreską, test średniej 200-sesyjnej, a wczoraj fake. No, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jeżeli to uznamy za formę konsolidacji, źródło informacji jest takie, że tutaj otwarta jest droga na 19, w kierunku 19 zł w przypadku spółki Bloober. Bardzo duże obroty, reakcja inwestorów negatywna. I tym samym bez pozytywnych wniosków. Czy jest to okazja? Szanowni Państwo, tego typu słów nie używam, bo nie ma czegoś takiego okazja inwestycyjna na wykresie. Po prostu jest to na chwilę obecną awersja do ryzyka akcjonariuszy, powiedzenie nie i na chwilę obecną presja wskazuje podaży na otwarcie drogi w kierunku 19 zł. Trudno wyciągać pozytywne wnioski na podstawie tego wykresu. Kolejny temat do omówienia. OT Logistics i to jest ticker OTS. Czy koncepcja ruchu w kierunku 30 zł będzie dalej obowiązywała? No tutaj widać, że jest kanał wzrostowy formacją dominującą. Widzę, że w ostatnim czasie musiało dojść do pewnych wydarzeń na wykresie. Kanał wzrostowy obowiązuje, może ten kolor tutaj trochę myli, od razu go zmieniam, bo to jest bardzo istotne. No ale presja na zejście w kierunku dolnego ograniczenia 25 zł wydaje się być uzasadniona. Czy to jest scenariusz na najbliższy czas? Inaczej, z racji tego, że na wykresie tygodniowym, już go tutaj sobie wrzucam, ok, i wyrzucam to, proszę bardzo, na wykresie tygodniowym, no, coś mi tutaj chce pliki usunąć. Na wykresie
tygodniowym nie widać siły. Objęcie czarne, brak siły ze strony popytu. Proszę zwrócić uwagę na to, że bykom nie udało się, bo tutaj jest szczyt 48,78, a tu jest 48,40. Bykom nie udało się w listopadzie wybić czarnej świecy. Odpowiedź podaży na bardzo dużych obrotach. Nie było odpowiedzi na to popytu, czyli widać, że ruch ze strony niedźwiedzi był właściwy, dominujący. Kolejne tygodniowe świece wskazują na dalszą chęć wyprzedaży. W tamtym tygodniu kolejna czarna świeca. No i pytanie, czy tutaj uda się ją zanegować. Gdzie szukać? Może tak, z racji tego, że tu przede wszystkim od czerwca obowiązuje trend boczny. Nie widać dystrybucji, ale też włączyła się korekta średnioterminowa. Końca tej korekty nie widać, czyli prawa fizyki przemawiają na korzyść kontynuacji korekty płaskiej, bo takowa jak na razie jest, a to, co mogłoby poruszyć i zachęcić do jej zakończenia, to byłoby zamknięcie tygodnia powyżej 40,50 zł. Szanowni Państwo, no, kiedy obowiązuje boczny, jak mówiłem już na początku, analiza techniczna nie spełnia swoich oczekiwań. Jest to kolejny, ale myślę, że logiczny zarzut wobec analizy technicznej, że ona nie mówi, kiedy się skończy korekta, w którą stronę pójdą ceny i dokąd. No, szanowni Państwo, jest korekta płaska, niech się zakończy. Oznak dystrybucji nie widać, w długim terminie dominuje hossa, kanał wzrostowy także, ale fajnie byłoby dla takiego porządku na wykresie, aby ceny przetestowały dolne ograniczenie kanału. Im szybciej to tym zrobią, tym łatwiej będzie wejść w nowy etap wzrostów, bo nie ukrywam, że tutaj przecież może się wyrysować coś na wzór głowy z ramionami, a kiedy coś takiego pojawia się na wykresie, no to zawsze jest obawa, że niedźwiedzie spróbują rozegrać tego typu układ. Kolejny temat do mówienia to jest molekul. Już patrzymy, co tu słychać na wykresie. Prosty wniosek. Konsolidacja trwa od prawie roku czasu. Od bandy do bandy sygnałów klasycznych nie ma, dystrybucji także nie widać. Szanowni Państwo, i tym razem bez pozytywnych wniosków, jednak jest coś, co może tutaj generować pozytywne odczucie, mianowicie próba zdołowania notowań nieudolna, ceny niskie zachęciły do powrotu popytu byków na parkiet, przetestowanie aczkolwiek z wyższym finiszem dęka z października, czyli jest szansa na ułożenie wyższych ekstremów, no i w tym momencie po takiej świeczce jest wręcz wskazanie do tego, aby popyt spróbował powalczyć o rozegranie może nie kanału, co takiego trójkąta rozszerzającego się, i tym samym koncepcja ruchu na 24 zł jest realna. Ale tak naprawdę, kiedy widać taki wykres bez konkretnych wniosków, bo obowiązuje horyzont, w horyzoncie analiza techniczna tak naprawdę staje się kibicem, a nie głównym graczem. I na koniec widzę tutaj ostatnie tematy. Jest tak. Jest sell Vita, konsolidacja od września, dolne ograniczenie prostokąta, brakuje chęci do podbicia. Fajnie byłoby, gdyby tutaj pojawił się fake, coś takiego. Strach i powrót na dużym wolumenie, wybicie strefy 65 zł i atak na 87,90. To byłoby jednym z pozytywnych rozwiązań, ale jak na razie nie widać pobudzenia, nie widać zburzenia, czyli tym samym trend spadkowy dominuje, wsparcie jest bronione, a jeżeli wsparcie pęknie, są to okolice 54 zł, to niestety, ale niedźwiedzie mogą sobie otworzyć drogę w kierunku 37 zł. Ale tego jeszcze na wykresie nie widać, jest to jeden z wielu scenariuszy, dlatego też konkluzja neutralna, bo obowiązuje od wielu tygodni trend boczny. Scope Fluid był już, pozostaje, a jeszcze Review Therapeutics. To samo, konsolidacja boczna od roku czasu, bez wniosków, konkluzja neutralna. I jeżeli chodzi o grupę azoty,
Grupa Azoty. Czy to będzie czarny koń 2024? No bo tak naprawdę papier jest w długim trendzie spadkowym od dłuższego czasu. Obroty cały czas niestety wskazują na dystrybucję. Tutaj przełomu nie ma. Na wykresie dziennym mamy wyższe denko, ale nie mamy wyższego szczytu. To jest potrzebne do zainicjowania scenariusza wzrostowego. Bez wybicia 26,40 w tygodniowych cenach zamknięcia trudno optymistyczne wnioski. Ale jeśli coś takiego udałoby się zrobić, a widać, że jest presja na to, żeby powalczyć o odwrócenie trendu spadkowego, bo ceny przecież dotarły do strefy długoterminowego wsparcia w latach 2018-2020, 2020 wielokrotnie z tej strefy cenowej byki wyprowadzały ze sobą kontrę. Dlatego też w takim układzie jest o co walczyć tutaj. No bo jeżeli doszłoby do zamknięcia tygodnia powyżej 26,40 zł, na celowniku pojawiłby się poziom 31,32 zł. Według odwróconej głowy z ramionami to od razu uruchomiłoby kolejny mechanizm i tutaj reakcja łańcuchowa mogłaby być całkiem optymistyczna, bo byłoby to związane z tak zwanym overlapem, czyli z zakładką wbiciem się w poprzednie denko i tutaj moglibyśmy otworzyć znowu tego typu scenariusz ruchu na 35 zł. I teraz tak, jak to z tak niewielkiego ruchu lokalnego może się zacząć coś dużego zgadzać? ATT ląduje na tapecie jako jeden z ciekawszych tematów na ten rok. Tutaj brakuje jeszcze kilku mocniejszych ruchów popytu, ale jest o co walczyć. I na koniec jeszcze dwa tematy. Ostatnie, tu mamy 11bit. Szanowni Państwo, ostatnio no niestety wrzuciłem 11bit na wykresie dnia pod dosyć negatywnym komentarzem. Tutaj średnia 200-tygodniowa może i się sprawdzić. Ona ma szansę zostać obroniona, ale to, co mnie niepokoi w długim terminie, no to może być tylko kwestia oczywiście złudzenia optycznego, to jest ten oto klin. Kliny są formacjami kończącymi trend wzrostowy. Podstawa klina stanowi magnes, a magnes znajduje się na wysokości 250 zł. No to szanowni państwo, trudno przejść obojętnie wokół tego tematu. Niemniej trzymam kciuki, że średnia 200-tygodniowa wybroni papier przed takim scenariuszem, ale trzeba się przygotować na taki, w którym przebicie 520 na tygodniowych cenach zamknięcia otwiera drogę w kierunku 500, 250 zł. I na koniec ostatnia spółeczka. BioCeltics. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda na kreskach. Często zdarza się tak, że inwestorzy, którzy podają ciekawe tematy, wybierają spółeczki, które z boku, w ciszy kontynuują hossę i właśnie to jest spółeczka, która hossę kontynuuje. Wybicie na luce, nowe szczyty, bez realizacji zysków, wszystko odbywa się w ciszy, z boku i bez hype'u takiego, dlatego też w takim układzie nawet formacje świecowe tutaj zachęcają do tego, aby wzrosty były kontynuowane. Poziom obrony dosyć nisko położone, one są dopiero w okolicy 58 zł, ale jak na razie na tygodniach wygląda to ciekawie, nawet na wykresie dziennym wygląda to ciekawie, szanowni państwo. Jak sobie wrzucimy wykres liniowy, można zauważyć, że papier jest prowadzony, nawet w oparciu o średnią 200 sesyjną, ale także o szczyty, o ekstrema, o wsparcie prowadzony podręcznikowo. Trzymam kciuki, że będzie to także ciekawy temat na 2024 rok. 2 godzinki za nami. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne za 4 tygodnie. A dzisiaj się żegnam z Państwem. Piotr Nejdek, na co dzień dla biura maklerskiego mBanku. Dzisiaj dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia.